cofnijmy się do przeszłości, do spotkania w Rakowie Częstochowa. Pamięta pan jeszcze te pierwszoligowe czasy? To już niemalże 20 lat. No, wszystko się pamięta, także nie ma tak. Mam pamiątkę w postaci kroniki, wideo kroniki w formie papierowej. O papierową formę dbał mój ojciec. Później gdzieś cyklicznie udawało mi się zdobywać te materiały. No, nie było wtedy na takim poziomie rozwiniętego Kanał Plus, jeszcze to dopiero wchodziły, ale te dużo rzeczy zostało i zawsze mogę pokazywać w mojej akademii chłopakom, jak to kiedyś wyglądało, że trener kiedyś grał na najwyższym poziomie, zdobywał Mistrzostwo Polski, ale wspominać jest co. Także pamiętam praktycznie każdy klub, w którym grałem, zawsze dobre momenty, złe momenty, jak w piłce. Śledzi pan czasem jeszcze wyniki Rakowa? Cały czas, no trudno, żeby niestety, no brakuje człowiekowi tego, no ale śledzę cały czas, interesuje się, jak już się wpadnie, to jest narkotyk ta piłka, także to jest normalne, że człowiek się interesuje, przeżywa, kibicuje niektórym drużynom, na swoje drużyny były, patrzę, także to jest naturalne.